Powol Zaku, była jakaś nielicha wojna. No jestem domowa. Troszeczkę chyba dalej jak za synami. Tym etapem co skończyłem ostatnio. Pogodził? Czyli tak, za... odbijając cały Archolos. Gdzie ja skończyłem ostatnio? Na kantynie. Zrobiłem bitki, zastraszyłem lekarza i dalej jestem na Taris, nie? Jeszcze nie poszedłem tam na dół, ale cały czas sobie, wiesz, ogarniam. Tutaj mam w ogóle pokazać, żeby kurwa było jasne, że to jest wszystko, chłopie, legit. Widzisz to? Tu są, chłopie, wszystkie, wszystko jest. To jest Kotor napisane. Widzisz, Kotor? To jest specjalny zeszycik dla Kotorka, chłopie. To jest wszystko, wszystko, wszystkie notatki, wszystkie drobne szczegółki, żebym nic nie przeoczył. To już tak na serio jest. No. To nie ma za dużo wspólnego z Gothiciem, bo wyobraź sobie, że tu jest koherentny start w ogóle. To, co się, jak się gra, zaczyna ma sens. Nie to, co w Gothicu 2, który nie ma kompletnie, kurwa, sensu, ale chuj tam, no. Patrz, tam jest ten. Polna bestia. Chodź tu, kurwa, utop się po drodze. Ale kryty weszły tu. Pięknie. Także na grubo, nie? Znajdę. Stara szkoła, chłop, stara szkoła. No ale dzisiaj mnie to wkurwiło, bo poszedłem nogi zrobić, miałem dzisiaj siadać całkiem dobre liczby, tak sobie powiedziałem, ale mało się, kurwa, nie zabiję na rozgrzewce, nie? Ej, no. Możliwe, że zmęczenie, no. Nie ma czego plądrować. Możliwe, że jakieś ogólne zmęczenie i... O Jezus. Ej! Kurwa, zostawić mojego expa, gnoje! Nie farmer, polna bestia. Jedna cholerna. Ej, no zajebali mi expa, złodzieje, kurwy jedne. Dlaczego plądrować? No dobra, czytam to. Nie może tak być. Tylko, że oni chyba tak ma być, wiesz? Tak mi się wydaje, bo te bestie są za blisko tych farmerów. To pielce, widzę, są jeszcze słabsi jak po całej wersji. O Jezus, tu jest krew. W ogóle ja chyba przeglądałem opcję na początku Gothica. Poczekaj, bo tu jest taka opcja, że gra i jest krew. Możesz wybrać dużo. Zajebiście. Ej, jak za daleko, panie? Wygłodniały topielec. Otwieranie zamków, nice. Czysty pergamin magiczny. Okruchy magicznej rudy, nice. Kostur nowicjusza. U, panie. Dobra, znalazłem trupa maga, panie. Zwłoki, ale bez imienia. No dobrze. Także no, dzisiaj mi kurwa łeb trochę styrał ten problem, bo tak w sumie szedłem do domu z tak kurwa z obolałymi nogami, że mówię, ty no, niemożliwe, że coś sobie w czwórkach zerwałem, bo tam nie było żadnego obciążenia, ani nic. Tak, czuję zakwasy, normalnie mam zakwasy, kurwa. Wiesz, mogę napiąć w pełni, nie mam żadnych ani mikrokrwiaków, ani nic, tylko czuję zakwasy, kurwa, chłopie. Po rozgrzewce, no. Nie chuj, nie? Coś musiałem naciągnąć, no. Nie, kurwa, no nie ma szans, żebym zerwał przy takim ciężarze, chłopie. To była rozgrzewka na 30, 35, 40 powtórzeń, no. To był, wiesz, 1/4 staku na całej maszynie, gdzie ja normalnie na leg extension biorę cały stak na 15 powtórzeń, nie? Na czwórki. A to była 1/4, 20%, nie? 25, no. Jak życie? Coś ty za jeden. Nie znam cię. Daj mi spokój. Jutro idę dalej robić nogi. Także dzisiaj zrobiłem barki w zamian, bo miałem jutro robić barki, ale mówię, pierdolę, nie? Także zobaczymy jutro. Widzę, że cholernie dbasz o swoich towarzyszy. O czym ty gadasz? W jaskini na wybrzeżu znalazłem zwłoki Daryla i Maven. Może powiesz mi, co się z nimi stało? A skąd mam wiedzieć? Gdy opuszczaliśmy jaskinię, jeszcze żyli. Pewnie jakieś zwierzęta ich dopadły. Głupia baba uparła się, że zostanie ze swoim umierającym chłopem. A ty postanowiłeś zostawić ich na pastwę losu. A co? Może miałem ją siłą zaciągnąć do wioski? Dałem jej prosty wybór. Mogła iść z nami, ale została z trupem. Tyle na ten temat. Facet przez całą noc przeciekał jak stara łajba. I tak długo by nie pociągnął. Jeśli myślisz, że z ich śmiercią mam coś wspólnego, to musisz być cholernym idiotą. On już mi kazał spierdalać. Jak życie? Jestem zajęty. Jak życie?
Jak życie? Nie kojarzę cię. Weź mnie zostaw. Jak życie? Przeszkadzasz. Jak... Jestem zaje... O, koleś jak się przed chwilą zżygał, ale... Znowu się zżygał. Jak życie? Nie kojarzę cię. W ogóle najlepsze jest to, że... Nie, dlaczego? Nie? Najlepsze jest to, że ta gra uznaje coś takiego za, nie wiem, jakiś taki... ciekawostkę? Jakąś taką fajną rzecz, nie? Gdzie jest to absurdalnie głupie i nielogiczne, żeby w ogóle zastosować takie coś. I ludzie, ale zajebiste, nie? Koleś się zżygał. Bez kontekstu, w ogóle bez niczego, po prostu tylko musisz trzy razy kliknąć i co trzeci raz się zżyga. I to jest taki gotikowy zabieg, nie? Co ludzie traktują jako fajny, śmieszny easter egg, albo nie wiem, o jakieś odkrycie, kurwa, ale jest to idiotyczne, kompletnie idiotyczne, nie? Kompletnie bez kontekstu, kurwa, bez niczego, wchodzi animacja, jak koleś żyga. No tak, ja nie czaję takich rzeczy dokładnie, tak jak myślicie, ja kompletnie takich rzeczy, kurwa, nie czaję, bo one są dla mnie tak idiotyczne i nielogiczne, że chuj, idę się przespać. I to jest kolejny element gotikowy w stylu chlejmy i przekupmy wszystkich wodą i wrzućmy jakiś śmieszny element na temat wody, na temat chlania i w ogóle jakie to jest zajebiste, nie? Że wszędzie w tej grze pojawia się element chlania. Ej, ty! To co to za praca? Przechodzisz prosto do rzeczy, co? Jeśli mam być szczery, to bardzo brakuje mi takiego podejścia w klasztorze. Dobrze, sprawa wygląda tak. Każdy z nowicjuszy podczas roku musi przepisać określoną liczbę zwojów. Zajęcie to jest niezwykle żmudne i nudne. Nie ma tu żadnego pola do eksperymentowania, tylko powolne przepisywanie wszystkich znaków i ikon. Jak już się mogłeś domyślić, wolałem poświęcić swój wolny czas na alchemię oraz badanie magii. Niestety, teraz pozostało mi jedynie kilka dni na przepisanie całego stosu zwojów. Teoretycznie muszę to zrobić sam, ale gdybyś mi pomógł tak, by nikt się nie dowiedział... Ale ja nie potrafię przepisywać zwojów. Spokojnie. Tak jak mówiłem, to naprawdę prosta sprawa. Co słychać? Wystarczy spokojna ręka, trochę cierpliwości i dobre oko. Poradzisz sobie. To jak? Pomożesz? Bierzmy się do roboty. Dobrze, bierzmy się do roboty. Mam wszystko, czego potrzeba do przygotowania zwoju. Ale jedyny stół odpowiedni dla tego zajęcia stoi w domu Lokwara. Ten stary z rzęda z pewnością nie omieszka poinformować moich przełożonych, że ktoś pomagał mi z zadaniem, więc musimy jakoś się upewnić, by nas nie przyłapał. Chcesz go wyciągnąć z domu? Od lat nie słyszałem, by wychodził dalej niż do karczmy Marty po gulasz. A nawet wtedy nie ma go tylko przez parę minut. My potrzebujemy całej nocy? Właśnie dlatego musimy się upewnić, by miał bardzo spokojny sen. Napijmy go browarem. Poczekajmy, aż Lokwar zaśnie. W międzyczasie nachlejmy go browarem. Opowiem ci co nieco o przepisywaniu zwojów. Trzymaj to mój podręcznik. Proste. Dajmy mu browar i chuj, nie? Do wytworzenia nowego zwoju potrzebujesz czystego pergaminu oraz gotowego zwoju, który chcesz docelowo wytworzyć. W zależności od tego, jak potężny czar zawiera, bardzo dobry głos, będziesz nie? potrzebował sproszkowanej rudy albo jej czystych bryłek. Siadasz do stołu i przerysowujesz rudą wszystko z jednego zwoju na drugi. Sztuka dobra, Lokwar pewnie już śpi. Dla pewności stań w progu i użyj na nim tego czaru. Lepiej, żebyś się przy tym za bardzo do niego nie zbliżał, bo może cię usłyszeć. Sztuka pisania. Co to za czar? Jaki ja dostałem czar? Sen, tak? Czekaj, zapiszę. Muzyka, nie? Muzyka to jest cały czas mocna strona gotika. Dajcie mi chwilę, idę się odlać i zaraz wracam, mistrzowie. Czy to jest safe? Kowal wygląda zajebiście, no. Całkiem, kurwa, kawał przystojniaka, muszę powiedzieć, napakowanego do tego. Nie jakaś cipa, nie? O! Nice, panie. Najgorsze jest to, że ten gotik remake wygląda jak gorzej jak ten, kurwa, gotik, nie? Jak ten gotik prawdziwy. Tam jest stół, siadaj i spróbuj postępować dokładnie tak, jak ci pokazywałem. Masz, te zwoje będą dobre na początek. Gdy zaczniesz odczuwać zmęczenie, daj znać, to się zamienimy. Przepisywanie zwojów czerpie z many osoby przepisującej i potrafi wycieńczyć. No dobrze. Gdzie mam to robić? Tutaj, tak? Tutaj czy co? Ktoś mi może powiedzieć, co ja mam tu, kurwa, zrobić? Nie znam się na otwieraniu zamków. Nie to. Ten leży, kurwa, rozjebany. A, tu. Dobra. Stół do pisania. Znalazłem. Przepis zwój. Lodowa strzała. Nice. Jak, kurwa, się do niczego nie nadaje, chłopie?
Ja tu kaligrafię uprawiam. No i co? Sztuka pisania, nauczyłem się. Metodą prób i błędów. Dobra, zmęczyłem się. Pokaż, co zdziałałeś. Nie udał ci się żaden? Nie szkodzi. Niewielu daje radę za pierwszym razem. To co, może zmiana? Ja teraz przepiszę kilka, a ty przypilnujesz Lokwara. Jasne. Rzeczywiście czuję się lekko wyssany z energii. Spokojnie. To krótkotrwały efekt. Zaraz poczujesz się lepiej. Weź ten zwój. Gdyby nasz kochany gospodarz zaczął się budzić, natychmiast rzuć czar, ale nie wcześniej. No dobra, kurwa, chłopie. Będę czuwał tu z piąteczką. Myśmy go, kurwa, ogólnie wydymali. To całkiem... całkiem ostro. Co za chuje. Riordan, dawaj, kurwa, pisz szybciej. Nie ma czasu. Nie mogliśmy tego w kaplicy zrobić. Ej, ty. Ej, ty. Lokwar prawie się obudził, ale wrócił do snu. Mamy dzisiaj naprawdę dużo szczęścia. Może spróbujesz przepisać jeszcze kilka zwojów, a ja popilnuję Lokwara. Dobrze, dobrze. Spróbujemy czegoś trudniejszego, żebyś utrwalił jak sobie... Jak kurwa trudniejszego? Jeszcze nawet podstawowej rzeczy dobrze nie zrobiłem, bupie. Nie mogę się zabierać, co jest trudniejszego, no. Wszystko spierdolę przez ciebie. Dawaj. Ej, no. Jeszcze raz. Czekaj. No, kurwa. Sztuka pisania. Nowy wpis. Dawaj. Za mało składników. Dobra. Chyba się nie udało, kolego. Znowu mnie wjebałeś w maliny. Hej, nie udało mi się przepisać ostatniego zwoju. Nie ma sprawy. Próbować zawsze warto. Gdybyś za pierwszym razem przepisał tak silny zwój, to bardzo bym się zdziwił. Gdy tam siedziałeś, przyjrzałem się dokładniej biblioteczce Lokwara. Pamiętasz te księgi, o których ci wspominałem? Właśnie znalazłem jedną z nich. Sądząc po jej stanie, pamiętaj jeszcze czasy, gdy Lokwar był nowicjuszem. Niestety nie zauważyłem nigdzie pozostałych tomów. Bez nich wiedza z tej na niewiele ci się przyda. Ale kto wie, może jakoś znajdziesz resztę. Często interesują się nim kolekcjonerzy, a czasami nawet sami magowie. Niewykluczone, że wiele z nich wciąż leży w zapomnieniu tam, gdzie dawniej uczono się magii. Jeśli Lokwar będzie pytał, to powiem, że sam ją pożyczyłem dla powtórzenia podstaw. To jak, chcesz ją? No jak chcę. Chętnie dowiem się co nieco o magii. 750 Mam nadzieję, że będzie ci dobrze służyć. Natomiast jeśli chodzi o obiecaną nagrodę za pomoc, weź te zwoje i trochę materiałów do stworzenia kolejnych. Tylko zanim zaczniesz je sporządzać bez nadzoru, przyjrzyj się dokładnie zawartości tego podręcznika. Ja nie będę grał magii, możesz chłopie, go ja tylko wziąłem ja księgę. Nie potrzebuję. Tymczasem... Wracam do przepisywania. Teraz powinienem się już wyrobić. Srał lepiej pies będzie, tych magów. Jeśli Lokwar cię tu nie zauważy, gdy się obudzi. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Gra magiem jest trudna, mówisz? To coś nowego w Gothiku, kurwa. No dobra. Ja nie gram magiem, magami w żadnych grach. Magi to są magowie, to są chłopie największe pizdy w grach na świecie. Tajniki run teleportacyjnych, to już wiem, wiedza magiczna, krąg pierwszy. Gandalf też. Gandalf był pizdą, no. Nie, Gandalf nie był pizdą, ale Gandalf miał wyjebane na wszystkich. On się, chłopie, nie plątał. On wiedział, znał przyszłość, on wiedział, że on nie musi się za bardzo mieszać. No, Gandalf był OP, ale i nie był OP tak naprawdę, nie? Gandalf był na tyle OP, na ile musiał być OP, nie? Wiesz, to był taki perfekcyjny, to był wręcz anioł, nie? Taki perfekcyjny stróż. Gandalf był tak genialnie napisaną postacią, kurwa, że ja pierdolę. Nieprawdopodobne po prostu. Jak dobrze można napisać maga. Jak OP, a jednocześnie nie OP, nie? Tutaj mega się opłaca gotować potrawy i kupować przepisy. No właśnie, Mersz już mi o tym wspominał, no. Będę tak robił, panie. Na luzie. Odnaleźć Rolfa. Rolf, Można zrobić kebaba? Na pewno. Ja już mięso ze szczura robiłem, chłopie, gotowałem. Smażyłem, w sensie. Na pewno dobrze musisz smakować mięso ze szczura. Czekaj, to jest ta duża rezydencja, to jest on, nie? Dobrze, obczaję. Po kolei, panie. Daj mi, kurwa, po kolei pograć, no. Ja tu jeszcze będę wszystkich na hita rozpierdalał. Na luzie, także spoko. Jak w każdym gotiku zresztą. Wino. Patrz. Bierę. Hello? Puk, złoty świecznik, poczekaj, bo złotego świecznika to sobie nie odmówię, na pewno.
Co jest? O, dobra, dobra. Już jestem. To ja. Jest bezpiecznie. Kurwa. O, dzień dobry. Jill. Hej. Na wszystkich bogów. Co ty wyprawiasz w mojej kuchni? Przyszedłem się przywitać. Kobieto, masz wąsy. Ogól się. Jesteś kucharką? Jesteś kucharką? Powiedz mi, jak na to wpadłeś? Pomyślmy. Może dlatego, że mam na sobie ten fartuch i trzymam w ręku te oto patelnie. Oczywiście, że jestem kucharką i to bardzo, bardzo zdenerwowaną kucharką. Schowaj tę broń! Poczekaj no, gnido! Boże, baba z patelnią mi najebała. Nigdy więcej ze mną nie zaczynaj. O, ja pierdolę, gościowi z mieczem najebała baba z patelnią, no. Oj, tego jeszcze nie grali, panie, tego jeszcze nie grali, kurwa. Tego jeszcze nie grali. No. Legendarna patelnia i nosa, to na pewno ta od Hildy, kurwa. Ej, ty. Na wszystkich bogów. Co ty wyprawiasz w mojej kuchni? Dobrze, jesteś kucharką, muszę zobaczyć... Jesteś... Przyszedłem zobaczyć, co takiego pichcisz. W tej chwili próbuję ugotować pyszną potrawkę z dzika z warzywami, ale ktoś właśnie mi w tym przeszkodził. Gotowanie to prawdziwa sztuka, ale ja a jak każda inna, wymaga ona cierpliwości, precyzji i... Chwila. Czujesz to? Coś się pali. Kobieto, kurwa, kuchnia ci się pali. Gaś to. O nie. Nie, nie, nie! Tylko nie to! No lej wodą, no! Nie wkładaj tam rąk! O, zgasł. A wszystko to dzięki tobie! Dziękuję. A co ja mam z tym wspólnego? Nie ma za co. To, że wparowałeś tu jak gdyby nigdy nic i oderwałeś mnie od pracy. Oni Albin tam mnie zabije. Chłopie na koksie, ale kurwa. Ale najpierw posiedzę parę dni w dybach. Gotują mnie. A dopiero potem zawisnę na gałęzi. Gotujesz dla Albina? Od czasu, gdy Ramsay i jego nadworny kucharz nas opuścili, gotuję dla całego dworu. Ale patrząc na to, co się dziś stało, niedługo mogę wylecieć stąd na zbity pysk. I to w najlepszym wypadku. Ta potrawka miała być dla starszego i jego żony, a teraz nadaje się już tylko do wyrzucenia.